Dzień dobry, to Mini Krawcowa i dzisiaj będzie podróż sentymentalna. Z racji, że zrobiłam trochę zakupów, zamówiłam w trzech firmach paczki z różnymi rzeczami i już dwie paczki doszły i jedna jest jeszcze w drodze, to w poniedziałek albo we wtorek będę nagrywać taki filmik pozakupowy z planami itd. No i z racji tych planów przypomniałam sobie, że gdzieś miałam taką czerwoną kanwę i ja totalnie nie miałam na nią pomysłu. No i musiałam ją znaleźć, żeby ją tam pomierzyć i tak dalej. I znalazłam też hafty, które byłam przekonana, że ja je sprułam. Na przykład tego ptaszka. I jak widzicie, rok 2021 lat temu miałam 12 lat. I teraz się uśmiejecie po prostu. Ja jak to zobaczyłam, to tak zrobiłam takie: o, jaka biedna dziewczynka, jak ona to wyszywała. Zobaczcie. Ja się chyba starałam każdy krzyżyk zrobić w inną stronę. To tak wygląda, jakbym naprawdę się starała, żeby byle po prostu jeden krzyżyk obok drugiego nie był w tą stronę, co trzeba. Ja nie mogę. Chociaż są takie miejsca, gdzieś tam. Jakby są w jedną stronę, ale po prostu musiałam nie wiedzieć, że w ogóle to będzie nieestetyczne albo coś. Chociaż no, jest urokliwa praca, tak? Tu zobaczcie jeszcze coś ciekawszego. Widzicie? Linia jest po prostu nie w tej samej linii. W sensie ta niebieska. Rany! I nie chciało mi się pruć. Nie chciało mi się spruć trzech krzyżyków. Jakie to słodkie, nie? Po prostu fantastyczne, naprawdę. O, tutaj mam więcej takich pod jednym kątem. Ty, cała praca, cały ten jest w jedną stronę. To jakiś postęp. Ja nie mogę. A tutaj? Tutaj już widać, że bardziej gdzieś tam zwróciłam uwagę. Może w końcu zauważyłam jakieś pouczenie tam w tym w gazetce, bo to była jakaś gazetka z takimi użytkowymi haftami. Wiecie, na serwety, na jakieś takie rzeczy. To miało takie być na słoik. I w sumie zastanawiałam się, czy się zmieści na ten mój słoik z nitkami, ale nie, niestety się nie mieści. A czy w sensie jest za duży? No i obczajcie, tutaj już naprawdę, tu już jest przynajmniej w jedną stronę. W ogóle ten wzór jest taki wypukły, ale znalazłam tutaj gdzieś znalazłam. O, tu mam odwrócone w drugą stronę krzyżyki. Także gdzieś tam jednak zrobiłam błąd. Ale w sumie w gejszy też kojarzę, że przynajmniej 10 krzyżyków mam nie w tą stronę, co trzeba. Bo no w sumie nie wiem, zagapiłam się i zrobiłam i już stwierdziłam, że nie wypruwam. I trzeba się przypatrzyć, żeby to zauważyć, ale mimo wszystko no, staram się jednak pilnować. No, w ogóle też byłam przekonana, że to była kanwa 14. W sumie nie wiem, dlaczego tak myślałam, ale właśnie jedna paczka to mi przyszła właśnie z Haftixu. I dostałam taką wizytóweczkę z tą miarką i sobie właśnie sprawdziłam, że to jest 11. Fajna jest ta. Trzymam sobie ją z molinkami, także jak sobie gdzieś zapomnę, który materiał ma jaką tam gęstość oczek, to sobie zawsze to będę miała pod ręką. Zresztą zobaczcie, co tu jest fajnie napisane. To straszne, ale wiemy, że nasi klienci w większości złapali jakiegoś bakcyla. O tym chyba też nagram film, o tym, jak uzależniające jest haftowanie dla mnie obecnie i chyba muszę z tym trochę coś zrobić. No, także urocze, naprawdę urocze te moje prace. Wiem też, że mama ma w kuchni powieszone takie słoneczniki, to już miałam takie poczucie, że to było bardziej. Już taka zaawansowana praca. Tam już na bank się trzymałam tych no, może nie zasad hafciarskich, ale że krzyżyki były w jedną stronę i fajny był ten rysunek. On nie miał tła, tylko były takie chyba w wazonie,
słoneczniki, trzy, czy coś takiego. W sumie nie pamiętam, skąd miałam ten haft, ale w sensie ten wzór. Chyba jeszcze gdzieś muszę mieć jakąś gazetkę, w której to znalazłam. No bo w internecie nie wiem, czy wtedy już można było coś takiego znaleźć. Nie pamiętam, czy wtedy był już taki internet? Nic nie pamiętam. No, ale generalnie to są moja podróż sentymentalna. No i tak jak mówiłam, nie wytrzymałam i otworzyłam paczkę z kokardki. Zamówiłam sobie taką mniejszą ramę do haftu i z racji, że właśnie mam jakieś tam resztki farb do dekupażu, to stwierdziłam, że drewno, to trzeba wymalować i wykleić tymi. I tak naprawdę nie starałam się za bardzo. W sensie, tak naprawdę to było na zasadzie, wycięłam sobie te różne kwiatki i ważki i te listeczki i je po prostu naklejałam tak, żeby tylko jakoś tam się pomieściły. No bo sobie myślałam, że to są boki ramy. Więc jeżeli bym chciała mocować tak kanwę, żeby jeszcze naciągać boki, no to ja to będę niszczyć. Więc stwierdziłam, a ponaklejam byle jak, bo to się może i tak zniszczyć, a i tak wyszło super. Także dekupaż jest po prostu najlepszą po prostu metodą dla mnie. Nawet jak tutaj mi wyszły takie zacieki, bo trochę za mocno rozcieńczyłam sobie farbkę i mi tam podeszło pod taką taśmę tą malarską, to najpierw myślałam, że Boże, co ja tu zrobiłam, czy da się to zdrapać jakoś, nie wiem. Myślałam, żeby to zdrapywać, kurczę, szpilką, rozumiecie? Po prostu tak się przejmować taką pierdołą. Ale potem sobie pomyślałam, że to może nawet wyglądać taki ciekawy efekt. I powiem wam, że jak teraz na to patrzę, to one te takie nierówności, gdzieś tam jakieś tam wylewająca się farba, dodaje takiego uroku trochę. Nie wiem, czy ja sobie tego tak wymawiam, ale mam takie wrażenie. Także oczywiście tutaj te miejsca, gdzie się wkłada rolki, zostawiałam w spokoju, bo się bałam, że właśnie gdzieś za grubo pomaluję coś albo coś i mi potem te rolki nie wejdą. Podam też link do tej konkretnej ramy, chociaż wiem, że można za. Że lepsze są te takie ramy gdzieś tam sprowadzane, czy no nie wiem, w Polsce nie ma tak chyba dostępnych takich dobrych naprawdę ram, tych takich, co hafciarki chwalą sobie i tak dalej. I w ogóle nie wiem, czy też nie zrobiłam sobie krzywdy, bo pomysł, żeby kupić w ogóle tą małą ramę, był taki, że chciałam mieć tak zwany podróżny haft. Ale nie pomyślałam o tym, że ta rama może być ciężka do haftowania w dłoni. I zaczęłam szukać filmików, czy są takie hafciarki, które pracują z ramą na kolanach bez żadnego jakby stojaka. I czy w ogóle to jest zrabialne, bo ja nie umiałam sobie wyobrazić, jak się trzeba ustawić, żeby to było w jakiś sposób w ogóle wygodne albo w ogóle wykonalne. Bo ja sobie myślałam, że lubię sobie chodzić na takie spacery i mam wypatrzone takie ławki, które lubię. I sobie myślałam, że aha, to sobie kupię właśnie taką mniejszą ramę, jak będę sobie tam chodziła, czy na kocyk, na łąkę za ujotem, to sobie będę brała tą kanwę, tą ramę. I sobie będę wyszywała tam. Tylko że no, nie umiem sobie teraz wyobrazić, jak miałabym to robić. Już sam fakt, że będę musiała siedzieć jakoś po turecku, na przykład na kocyku, mnie zastanawia. Ale to będą takie jakieś prostsze hafty. Możliwe, że będę brała tylko po prostu fragment muliny, który jeden kolor na przykład i będę wyszywała jakieś obszary. Pokupiłam sobie trochę takich prostych haftów. To będę wszystko pokazywać w poniedziałek.
Właśnie po to, żeby trochę zużywać te muliny, które mam. Jeszcze ciągle nie byłam po wzornik do tej pasmanterii, ale też planuję to w przyszłym tygodniu, jak już dostanę tą drugą paczkę. Chociaż moment, już chyba mogłabym pojechać dzisiaj, bo chodziło mi o to, że czekałam na muliny do laszek tych kręcących się. I w sumie już przyszły, więc w sumie mogłabym iść. No, ale to już powiedzmy, że chyba mi się nie chce dzisiaj. Brzydka jest pogoda. Może we wtorek albo w poniedziałek już tam podjadę sobie po ten wzornik, bo byłam ciekawa takiej rzeczy, jeżeli chodzi o odpowiedniki kolorów w innych firmach. I chciałam zobaczyć, czy te muliny Anhora, które mam kupione do laszek, czy one rzeczywiście gdzieś tam będą się zgadzać jako te odpowiedniki. Znalazłam sobie taką aplikację, teraz kurczę, nie sprawdzę nazwy, może napiszę nazwę w opisie filmu. To jest taka aplikacja na telefon. Podejrzewam, że są jakieś wersje online albo nawet całe tabele online takich zamienników, ale w tej aplikacji jest tak, że wybiera się na przykład, że ma się kolor DMC i tam jakiś tam numer, nie wiem, 433 na przykład. I potem pokazuje całą listę innych firm i odpowiednie numery kolorów, które mogłyby pasować. I jestem właśnie strasznie ciekawa, czy jak będę miała ten wzornik i poznajduję te kolory Anhora, to czy one będą się zgadzać i na ile? Bo to mi się wydaje, że to by było bardzo fajne, jakbym na przykład znalazła sobie po wyszyciu laszek jakiś wzór, nawet dla DMC rozpisany, a miałabym te kolory odpowiednie z Anhora, żeby te muliny zużyć, bo no, trochę tych mulin zamówiłam, a tak naprawdę większość mam swoich tych mulin DMC, więc nawet się, więc po prostu będę potem kombinować, żeby zużyć te Anhora. Ale właśnie nawet kusiło mnie, żeby przerobić ten wzór jeszcze raz i żeby zrobić to jednak na DMC i nawet trochę powiększyć, żeby było trochę bardziej szczegółowo o tym przerobieniu jednego z moich wzorów, które planuję. Jeszcze opowiem właśnie w poniedziałek czy we wtorek. Tak, operettę zdecydowałam się powiększyć i o Boże, jakie to piękne będzie, o ile się nie wkurzę w trakcie wyszywania, bo nie wiem, ja myślę, że ja nie wiem w sumie, co ja mam na myśli. Boże, znowu gadam jakieś głupoty. Ale no, dopuszczam taką sytuację, że się zirytuję jakimś haftem i powstanie ufok. Choć bardzo bym tego nie chciała. A ten haft może być toporny, jeżeli na przykład zdecyduje się robić tło, to tam już tego tła jest całe mnóstwo. No, nie wiem. Bo niby mam czarne tkaniny. Teraz kupiłam sobie czarne tkaniny, bo takie dwa hafty mam typowo na czarną tkaninę. I mogłabym w sumie operettę na czarnym wyszywać. I mogłabym wtedy nie robić w ogóle tła. I mnie to kusi. Ale z drugiej strony, kurczę, nie wiem. No, jeszcze w sumie na tym filmiku chcę jeszcze trochę ostrzec. Nie wiem, to będzie tak brzmiało, jakbym chciała ostrzec, ale chodzi o tą serię z owadami. One będą wychodziły, filmiki w czwartki. Już nagrałam do przodu chyba, nie wiem, 6 filmików. Jeden już wyszedł, więc przez kolejny miesiąc co czwartek będzie coś wychodzić. I
jak teraz słucham sobie tych nagrań, bo już mam wgrane na YouTubie, tylko one będą się po prostu będą się udostępniać, tak jakby, tak? W sensie będą się upubliczniać. I oglądałam potem te filmiki i one są lekko dołujące, niektóre. I sobie tak pomyślałam, że kurczę, dużo chawciarek, zresztą ja sama też tak czasem mam, że mam takie dni, że chcę coś posłuchać lekkiego. Bardziej na zasadzie, żeby ktoś właśnie pokazał, co teraz haftuje, albo nie wiem, coś opowie o parkowaniu, czy o, no takie coś lżejszego. I wkurzyłabym się, gdybym trafiła na filmik, który jest dołujący, jakbym miała taki nastrój, nie? Więc sobie pomyślałam tak, że was ostrzegę. Jeżeli będziecie mieć jakiś gorszy dzień czy coś, to po prostu unikajcie tych filmików, które ja oznaczam jako owady. Bo no, w niektórych poruszam takie ciężkie tematy. W ogóle temat eko jest taki odpychający. I w ogóle też tak sobie myślałam, kurczę, bo tak właśnie myślałam, ej, nagram taki filmik właśnie, że ostrzega ludzi. Ale sobie myślę, co ja robię, nie? Będę się tłumaczyć. To jest mój kanał, mogę sobie na nim nagrywać, nie wiem, mogę po prostu wziąć, nie wiem, zjechać kogoś tam w filmiku. Co to kogo obchodzi? No, nie wiem, kurczę. To jest mój kanał, tak? Ale miałam taki straszny opór przez to i właśnie tak się bardzo zdziwiłam. I wczoraj albo przedwczoraj wyszedł filmik z kanału, czy nawet wcześniej, nie wiem, bo akurat wczoraj mi się pojawił chyba gdzieś tam w polecanych filmik z kanału 7 metrów pod ziemią. I jest tam wywiad z Maciejem Orłosiem o byciu eko. I normalnie ten wywiad jest fantastyczny. Ja wrzucę link do opisu filmu. I po prostu potem sobie pomyślałam o tych filmikach, które ja nagrywałam w tamtym tygodniu, haftując właśnie tego trzmiela, że dużo przemyśleń, których tam mam, było po prostu poruszone w tym wywiadzie. Jakieś takie, nie wiem, niepewność, jak postępować w jakichś sytuacjach, albo o tym, że czasem robimy coś, nie wiedząc, że to jest nie eko i tak dalej. I naprawdę, naprawdę ciekawy jest ten wywiad, szczególnie, że w pewnym momencie tam ten pan prowadzący Rafał i pan Orłoś zaczynają się przepytywać z segregacji różnych elementów, różnych takich. I ja po prostu tam byłam w szoku w niektórych ten. I właśnie sobie myślałam, że kurczę, to jest takie, że jak ktoś wam coś uświadomi z bycia eko, to się frustrujecie, bo wiecie, że wy robicie zupełnie na odwrót niż tam wypadałoby, nie? I po prostu się stresujecie. I ja tak też mam. No i okazuje się, że oni nagrywali filmik, żeby pokazać ludziom, że oni chcą być eko, że po prostu zdobywają coraz większą wiedzę o byciu eko. A podczas filmiku pojawiają się na ekranie takie notatki sprostujące, jak to się segreguje. I serio, obejrzyjcie sobie ten filmik, tylko nie tak, że właśnie tylko słuchacie, tylko tam zwróćcie uwagę, szczególnie w tym momencie, jak oni tam zaczynają się przepytywać z tych rzeczy. Zwróćcie uwagę, co się wyświetla na ekranie, te komentarze. Tam nieraz jest sprostowanie, co się robi z daną rzeczą, a prowadzący i pan Orłoś na filmiku zgadzają się, że się robi inaczej. I ja sobie tak pomyślałam, kurczę, ja mówię o sobie, że jestem pseudo-eko, ale oni też, tak? I ja nie mogę. I to po prostu tak mi otworzyło oczy, jakby, nie wiem.
No, także jeszcze raz, jeżeli macie danego dnia gorszy humor i wolicie sobie pohaftować przy czymś przyjemniejszym, to unikajcie tej serii z owadami. Ja chyba też przełożę godzinę, o której ona się relisuje, bo ustawiłam na wszystkich, że się włączają, upubliczniają w czwartki o godzinie 8. O, jak deszczyk zaczął padać. Brzydki dzisiaj, szary dzień. No, ale generalnie o 8 rano, czyli te takie cięższe tematy wrzucę wam z samego rana, żebyście się mogli przez cały dzień dołować. Nie, no dobra, okej. Okay. Przełożę to na jakąś późniejszą godzinę, żeby nie psuć ludziom całego dnia, jakby trafili przez przypadek na mój kanał. Także. Tak, bo wiecie co, poruszam tam w niektórych temat, na przykład głodu. Poruszam temat też takie może nieprzyjemne dla panów, przepraszam, tematy jakieś takie około miesiączkowe, w sensie podpaski i tak dalej. Więc nawet zastanawiałam się, czy nie wywalić tego filmiku, bo on był takim trochę taką zbieraniną. Z tego co pamiętam, i pewnie bez niego ta seria dalej by miała jakiś sens. No. Jeszcze obśmieję siebie, bo te 6 odcinków robiłam podczas wyszywania tego trzmiela, czujecie? I jeszcze nie skończyłam podczas tych 6 odcinków, i to są takie odcinki 40-minutowe. I po prostu moje tempo wyszywania jest czymś mega śmiesznym. Naprawdę. Nie wiem po prostu, czy jest wolniejsza hafciarka. No, na pewno nie pomagało to, że haftowałam to w rękach, jeszcze w dodatku na jakimś takim skraweczku. Ale planuję jeszcze mniejszy skrawek materiału wyszyć. O rany, grat. Ale cyrk. Mamy grat w Krakowie, super. Tak to jest mieszkać na poddaszu. Wie się o wszystkich gradach przez cały rok, kiedykolwiek spadnie. No. Tak. Więc wyszywałam to 6 odcinków 40-minutowych. Czujecie? Podejrzewam, że część hafciarek, jakby miały na przykład na tamborku taki haft, to wyszyłyby to, nie wiem, w godzinę? Nie wiem, ile to ten. Aha, miałam policzone gdzieś, ile ten wzór ma krzyżyków. Czekajcie, mam to gdzieś zapisane. Tak mniej więcej liczyłam, bo to tam wiadomo, to nie jest zahaftowane całość i tak dalej. Nie liczyłam backstitcha. Bez backstitcha wyszło mi, że to jest jakieś 264 krzyżyki. Jak niektóre hafciarki mówią, że wyszywają. 400 to tak, to jest takie, wiecie, tak, 400 to już wiesz, taki minimum, nie? No ale cóż, ja to ja. I właśnie też się śmiałam, że gdzieś tam któraś hafciarka też marudziła, że też wolno jej idzie w haft i mówiła, że chyba nie ma wolniejszej hafciarki. Więc ja myślę, że możemy zacząć ten obchodzić Dzień Ślimaka, był w poniedziałek. Także Dzień Ślimaka będę sobie obchodzić. I w ogóle nie wiem, założę ślimakową ligę hafciarską, nie wiem. Dobra, nie wiem. Może nabiorę więcej wprawy, bo dawno nie haftowałam, tak? I też inaczej się haftuje kolorami, inaczej się haftuje parkowaniem. To też właśnie zauważyłam. No i cóż, no, jest jak jest, no. Jestem z siebie dumna, że spróbowałam backstitcha, bo miałam zrobić tylko odwłoczek tak naprawdę, no i czułki, a zrobiłam skrzydełka, a bałam się, że wyjdzie ten, a wyszło całkiem spoko. Także jesteście ostrzeżeni o tej serii owady. W niektórych takich właśnie cięższych filmikach, ja zaraz tam na samym początku opisu filmu ostrzegam dodatkowo. No to tam właśnie jakieś takie poruszam tematy dołujące. No. Tak. Na razie jest 6 filmów.
dojdą pewnie kolejne. No, te biedronki chciałam wyszyć też w trakcie nagrywania. Motyle może częściowo. Nie będę już tak wszystkiego robić, tak jak z tym trzmielem, że chyba to jest trzmiele, mam nadzieję, że po prostu trzmiela wyszyłam praktycznie całego na wizji. Poza końcówką backstage'a, tego niebieskiego. No, także co czwartek seria owady. Unikajcie, jeżeli chcecie spokoju ducha. I w sumie... Aha, czy ja w ogóle powiedziałam, co pan Orłaś powiedział, dlaczego to jest... Aha, miałam powiedzieć dlaczego, że miałam takie poczucie, że to był dołujący, że to będzie dołująca seria. I pan Orłoś tam tłumaczy, jak to wygląda od strony telewizji. Że no, gdyby temat eko się gdzieś tam przewijał często, to ludzie po prostu znikaliby, nie oglądaliby telewizji. Ludzie wolą oglądać, jak tam, nie wiem, małe dziecko wykonuje po prostu super utwór, który po prostu no, powinien być nieosiągalny dla takiego dziecka. Wolimy oglądać, jak ktoś tam po kimś jedzie i go hejtuje i twarzą w twarz mówi, że jest debilem. Wolimy oglądać jak jakieś takie pierdoły, a nie ten. Temat eko po prostu się nie sprzeda. I myślę, że stąd też jest ta moja obawa, że mogę po prostu zirytować ludzi, którzy oglądają mój kanał tak, że po prostu znikną mi z kanału. Także ostrzegam. Myślę, to też nie będą takie wywody naukowe, więc... Więc... Nie spodziewajcie się tam jakichś niesamowitych rzeczy. Nawet w jednym filmiku się pomyliłam, ile się rozkłada podpaska. Potem to sprawdziłam sobie jeszcze raz i w którymś tam kolejnym filmiku po prostu się poprawiłam i wytłumaczyłam się. Także od razu przepraszam, ale no, to jest też tak, że niektóre informacje... najpierw są jakimś takim hitem i wszyscy sobie ją udostępniają i się nam wydaje, że to jest prawda, a potem wychodzi informacja, która całkiem neguje tą informację, że to wcale nie jest na przykład problem eko. Na przykład już mam nagrany filmik o jedzeniu i mówię tam o niejedzeniu mięsa, a już on tam czeka sobie na upublicznienie i tak dalej, a już mam zmienione zdanie. Bo ostatnio kolega na Facebooku wrzucił link do filmiku, w którym tłumaczy, że niejedzenie mięsa nie pomoże. I teraz bądź tu mądry, wybierz, co jest prawdą. No, także pożaliłam się już wam. Dobra, bo ten filmik zaczyna brzmieć tak, jak właśnie ta seria o owadach. Także no. To będzie tego typu oględzenia, jak właśnie przed chwileczką usłyszeliście. No. Tak. No to w takim razie dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku. I no, zapraszam do oglądania tych serii, które wam pasują. Jeżeli lubicie temat eko, to ta z owadami może wam się spodobać. Jeżeli was denerwuje, to unikajcie i już. No. Myślę, że przekazałam to dość jasno. Myślałam, że ten filmik będzie krótszy. No ale dobra. To dobrze. To do zobaczenia, do usłyszenia w następnych filmikach i pozdrawiam serdecznie. Cześć!